Cześć, 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 po nowym odcinku. Witam, witam. Z Wyomingu. Kontynuacja tamtego odcinka z poprzedniego, czyli Wyoming. Jestem już na wadze, będę ładował siano. Wyjeżdżam z wagi, jadę do farmera. Dobra, ładowanie zaraz będzie rozpoczęte. To samo, sianko, sianko, sianko. No, tak chcę, żeby ładował mi po dwa z przodu, lekko wystaje z przodu, ale to nic. I wtedy mam fajnie z wagą, że nie muszę rozciągać kół, bo to będzie jakieś 46 tysięcy funtów. Więc właśnie tak chcę. Załadowałem już. I teraz jadę na wagę z powrotem, żeby się zważyć, bo chyba to działa w ten sposób, że ten co kupuje, to po prostu na wagę to kupuje, więc potrzebują z dwóch stron wagę, czyli ten co ładuje potrzebuje wagę i ten co odbiera i kupuje te siano też potrzebuje wagę. Zobaczcie ile jest tutaj śniegu. Gościu mi mówił, jest farmerem, ma tu wszędzie krowy, nie może się dostać do krów. Mówi, pewno dużo pozdychało. Są bardzo duże mrozy, w tej chwili jest tam nawet minus 10, a tutaj minus 20 to jest nic w Wyomingu, to normalne. Mówi, że się nie może dostać do... po prostu nie może się dostać do krów, które są na pastwisku, nie? Że bycie takim farmerem w takich warunkach pogodowych jak tu, no to trzeba być gościem z jajami, naprawdę. Zobaczcie sami, jak one są tak porozrzucane hektarami, no bo tu ludzie mają duże pola. Nie tam jakieś hektar, dwa czy trzy, tylko grubo tutaj jest tak, że nie widać końca. I się te krowy same tam wypasają, trzeba im tam czasem dowieźć siano, on nie może się do nich dostać, bo wszystko jest zasypane śniegiem. Więc mówił, że kupa krów mu zginęła na pewno, nawet nie wie ile, że ma dosyć już tej zimy, także ach, w takim Wyomingu mieszkać, nie, nie. Dobra, ja tutaj po taką dróżką jadę, załadowany po brzegi i tyle. Ważony, bilet dostałem, wszystko jest zapięte. Jak się należy. Chyba jak się należy. Wagowo jestem zapierdzielony na maksa. Daje się ze mnie jakiś syf. Błoto. Wszystko już jest na tej balbinie. Dobra. Zapięte, zrobione. Można jechać. Ta sama piłka. Wyjeżdżam z tego małego miejsca, gdzie się można zważyć, bo tu parkingu tu nie ma, więc to nie jest truck stop, no ale paliwo nabierzesz. Problem teraz polega na tym, że jest straszny wiatr na 80. Mam 30 mil dalej i pojadę przez Kacper, tak jak przyjechałem, z tego względu, że tam na dole było bardzo dużo śniegu i ten śnieg będzie nawiewał na drogę. I może być nieciekawie. Poza tym 65 mil na godzinę wiatr w plusie. Dzisiaj już Amarillo. Więc to mi zostało 300 mil, będę około 3 na rozładunku, więc wezmą mi to siano. Plan jest taki, że jak mi wezmą to siano, a czy wezmą, no na pewno wezmą i rozładują, bo tak jestem umówiony na 3, to od razu jadę później po południu załadować pomarańczowe
I taki jest na dzisiaj plan. Później do domu, przerwa jakaś. Z dwa dni i dalej jadę do Chicago. Dzisiaj reszta Teksasu. Do Dallas, 287 drogą. Zapycham ruch do. Ja już na miejscu, pasy ściągnięte, koleś rozładowuje. Rozładunek trwa, ja sobie czekam. No i następny ładunek to, tak jak mówiłem, pomarańczowe, więc po tym rozładunku jadę prosto załadować pomarańczowe i do Chicago. Jestem już, jestem. Zrzucam rampy, ale mam syf po tym sianie. Ja cię pierdzielę. Trzeba się gdzieś jechać umyć. Zrzucam rampy. Szybko ładuję te dwa i spieprzam stąd. Dobra, dwa do zabrania. Gdzieś tu mi zostawił kluczyki, tylko nie bardzo wiem gdzie. Gdzieś tu. Mam, wjeżdżam. Załadowany, spięty, oczywiście obchód, pieprzona naczepa nie chce się podnieść, zwykle kurde trzeba ją pobudzić. Szybciej, szybciej. Kontynuacja obchodu. Ja muszę tam wymienić takie blaszki, później wam pokażę. Ja już je mam, po prostu jest za nisko, muszę zawór podnieść do góry. Dobra, wszystko się trzyma, wszystko jest w porządku, lecę. Tak jak mówię, przyszedł czas na umycie, bo jest po prostu tragedia, więc udają się do znanej myjki, nie lubię jej, ale oni wypłuczą to wszystko idealnie. Tu jest siła płukania zarąbista, więc zaraz wjeżdżam do środka. Chicago. Wcześniej rano wstałem, ponieważ mam tu Joliet do wózka, tych pomarańczowych dwóch, więc jeszcze skoro świt, wstałem i lecę je zrzucić. Jestem na miejscu, ubieram się, jest mróz, jest zimno, rozładowuję te dwa. No, ta sama piłka, rampy rozłożyć. Dobra, ja już gotowy i do zjeżdżania.
powietrze. Lampy pospierać, zabawki pospierać. Zaciemniły się, ale zimno, słońce i rozładowałem to wszystko, zmarzłem trochę, fajnie tak z rańca zmarznąć, jadę do mechanika, kolejna próba naprawy balbiny. No ja już wyjeżdżam, lecę do mechanika szybko, 7:30, myślę, że będę u niego 8:30, o 8:00 przychodzi do roboty. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Byłem u mechanika. Trochę coś tam porobił. Ciężki temat. Więc nie wiem. Nie wiem, co wam powiedzieć. Chyba mnie czeka wymiana ciężarówki. Ale to wszystko do przemyślenia. W bądź razie ja jestem już na załadunku, biorę coś do North Carolina. To jest tak, taka blacha. Załadowany do maksa wagowo. Jedyny problem w tym takim, że trzeba to zatarpować. Więc się biorę za tarpowanie. To jedzie do North Carolina. Tarpa rozłożona, strasznie wieje. Może dam radę to jakoś szybko zatarpować. Ładunek zaplantekowany, ale nawalił pasów ten koleś. Ale mówił mi, że tak mu każą. A ja zatarpowany. Tutaj jeszcze parę gumek dam i spadam. Teraz wyjechać z tego Chicago i rura na południe do North Carolina. Ja już zatankowałem się w Indianie, już jestem pod koniec Indiany i jadę potem do Ohio i potem na sam dół w stronę Charlotte. Tutaj dojeżdżam na miejsce. Nie wiem za bardzo, gdzie to jechać. Mam nadzieję, że mi powiedzą. Jakaś farma, krów. Nie mam pojęcia. Myślę, że to tu. Boję się, żebym się gdzieś tu nie zablokował. O, coś się dzieje. Jedzie gościu. Gościu za bardzo nie rozmawia po angielsku, bo to Mexico jakieś, ale to nieważne. Mówi, żebym tu wjeżdżał, żeby nie było za chwilę kurwa jaj. Jakaś farma, ja już ściągam plandeki, tak to tu wygląda.
Nie wiem tylko jak ja tu zawrócę, jak ja tu w ogóle się obrócę, w ogóle co ja tu zrobię, to ja nie wiem. Dla mnie to jest to trochę... Zaciągnął mnie tu i oczywiście mnie zaciągnął... Wiecie jak mnie zaciągnął. A tu chodź, tu... No, może tu zawrócisz, może nie. Super, nie? Jakoś się może uda, dobra. Ja plandeki ściągam. Dobra, nie tu. Niby tutaj się da zrobić nawrotkę. Ajajajajaj, nie lubię takich kurde miejsc, bo to... Ja tam naczepę mam taką... Wiecie jaką, nie? Niską. Żebym tu gdzieś zaraz nie płakał, nie? Przyjechał jakiś małolat. I takie to jest gadanie, nie? Ale widzę, że tu jest ok. Teraz rozładunek ma być tu. Dobra, zobaczymy jak on to będzie robił. Już zahaczyłem lusterkiem lekko. Takie to są właśnie jeżdżenia po takich zadupiach. Ja stąd wyjeżdżam. Jadę godzinę stąd. I będzie mała niespodzianka, bo będzie. Oglądajcie dalej. Będzie ciekawie. No tak, tak, jestem u dealera Volvo, oglądam go, dokładnie go oglądam, oglądam Volviacza. Oglądam Volviacza. Teraz się nim przejadę. Roczne Volvo, rocznikowo, jeździło prawie 2 lata, niecałe 200 tysięcy mil. No to się przejadę. Kurde, zielony jestem w tym Volvie. No ten silnik taki troszeczkę wordzewiały, ale to, to normalne. Po bokach tak. No trochę jest podzewiały. I wygląda jak nowy. Bo to też nie jest nowy trak. Nawet na postoju dojebać mu. A jak mi nie pozwolą. Ładny, ładny. Ładny, nowy. Wygodny. Przede wszystkim o wiele cichszy niż Balbina. To trzeba przyznać. Balbina to jest traktor. Więc... Co wam mam powiedzieć? Kenworth. Dwie moje dekady, bo tak to nazwę. Przeżyłem na nich. Przeżywam i żyję też. Oczywiście wybór należy do mnie. Jak to będzie, co będę robił i czy kupię, dowiecie się w następnych odcinkach. Ale to jeszcze nie koniec. W tej chwili jadę w korku. Podjeżdżam trochę tutaj do góry i mam rano załadunek jutro do domu. Więc jadę tylko na truck stop, żeby się oporządzić i tam zostać do jutra. Zrobię jeszcze podsumowanie takie.
na tym truckstopie i coś powiem na ten temat. Dopiero jutro mam ładunek, tak jak mówiłem, i on jedzie do domu. Więc całe podsumowanie tego wszystkiego z takiej Balbiny na takie Volvo, no niebo a ziemia, o wiele ciszej, więcej z przodu miejsca, bardziej tak obszerniej, ale wszystko mi się tak wydaje w dół. Tak bardziej mi już przypomina jazda takim Volvo jak osobówką. Bo jednak ten Kenworth tutaj to wszystko ma takie do góry podniesione. No i to takie sprawia wrażenie, że jest tak ze środka widzisz tak bardziej tak pękato. A tam jest tak wszystko tak już w dół, te szyby są takie wielkie i wszystko jest tak bardzo dobrze widoczne. To jest, mówię, kwestia przyzwyczajenia, bo to jest tylko przyzwyczajasz się do Kenwortha i już wszystko też widzisz. To nie jest tak, że jakiś jest problem. Czyli no, bardzo mi się podoba Volvo, bardzo fajnie się jeździ i o wiele jest cichsze, wygodniejsze, nie czuć tych dziur, tak. Balbina jak wpadnie w dziury, to mało tutaj, wszystko tu się już rusza, więc ona już jest rozklekotana jest cała Balbina. 8 lat ponad jeżdżę i wyciągam sobie wnioski, patrzę co mogę sobie kupić i tak zobaczymy co wymyślę. Skrzynia biegów automat, więc no fajnie to chodzi, ale to nie ma takiego odejścia, nie, to jednak w kaminsie tutaj 525 koni przy otwartym wszystkim, bez defów, bez pieców, to jednak ona, jak jej depnie się porządnie, to ona idzie jak burza, nie? A te Volvo sobie jedzie swoim tempem. Mi to nie przeszkadza w żadnym wypadku, bo ja nigdzie się nie wyściguję i nic tych rzeczy nie robię, ale no, ta skrzynia jest taka zamulająca, ona jest zamulona. No, takie Volvo chyba jest, takie te silniki są. One nie są jakieś takie zrywne, bo Cummins to jednak jest, to jest power, to idzie, nie? To naprawdę idzie. Takie jest moje odczucie i moje porównanie i myślę, że to jest poprawne, bo dzisiaj miałem okazję i z tego się od razu przesiąść na ten, to poczułem taką różnicę. Ale mówię, no nie jest to tak, że to bez tego, nie no. Wiadomo, chciałoby się, żeby trochę tego poweru było więcej, żeby trochę szybciej to wszystko szło, zanim się rozbuja, zanim to, no dobra, no taka skrzynia jest, przez to pewnie dlatego i mniej pali. Ja tu spędzę noc, jutro rano załadunek do domu. Jest poranek, jeszcze ciemno, bo mam dzisiaj załadunek. Biorę takie bramki jakby ustawne. I za 20 minut gościu mnie będzie ładował. Ładowanie rozpoczęte. Są to takie płoty do odgradzania, przegradzania, przenośne, tak jak na stadionach gdzieś, czy tam na jakichś parkingach, więc będzie tego dużo. Mam mieć narożników 34 aż, co chyba mam, i 14 pasów. Na razie nie ma co robić, kazali mi poczekać w środku w kabinie. Później będę przerzucał pasy i narożniki i do domu. 1000 mil, bo jestem w Charlotte. Tu byłem z rozładunkiem. Tutaj od razu obejrzałem te Volvo wczorajsze, bo akurat jest. Była okazja. Więc wszystko pasuje. No, ładnie to wygląda, ładnie. Teraz przerzucić pasy, bo po tej stronie jeszcze kończą z tyłu ładować. Pasy już dałem. Dużo pasów. To jest strasznie ostre, więc trzeba to wszystko.
wszystko zabezpieczyć narożnikami, które oni to zrobią. Pasów to chyba z 16 poszło. Takie to mają wymogi. W ogóle nie ma takiej akcji, że ty sobie położysz te pasy jak chcesz, albo dasz jak chcesz. Pokazują ci, w którym miejscu mają być i jak często ich mają być. I dobrze, przynajmniej mi się nic nie przesunie. Mają to sprawdzone, pewnie na innych ładunkach, co się przesuwa, co się rozwala i to jest fajne. Czasami wolę, żeby powiedzieli, niż samemu podejmować decyzję. Bo nie wozi się takich ładunków na co dzień, non stop. Oni mi tu podkładają moje narożniki. No, załadowane, zapięte i w drogę. To lubię. Z rańca w sumie 9 rano już jest, a ja załadowany cały dzień do jazdy. I ogień w stronę Teksasu, czyli North Carolina i Tennessee, Arkansas i do domu. Tak, tak, ja na rozładunku, już w Dallas, koło domu, więc to wszystko, co na dzisiaj i na ten odcinek. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i wytrwałość. Zapraszam na następne odcinki, będzie naprawdę ciekawie. Zapraszam i oglądajcie, subskrybujcie, łapki w górę, jak chcecie wiedzieć, co dalej. Co dalej z moim sprzętem? Zapraszam, dzięki, cześć.